Dzień dobry moi drodzy, witam Was tym razem z mojego ogrodu. Dziś będziemy sobie chodzić i szukać oznak przedwiośnia już w ogrodzie. Mam dzisiaj bardzo ładny taki słoneczny dzień, chociaż jeszcze noce mroźne. Ja już zaczęłam trochę prac. Jak widzicie, przede mną taka spora kupa suchych, zeschniętych marcinków, które przed chwilą tutaj właśnie koło tej studzienki usuwałam. Usuwam sobie właśnie teraz w lutym wszystkie zeschnięte byliny. Wszystkie suchelce idą do ścięcia. Chcę, aby właśnie troszkę podgonić z pracą, aby w marcu, kwietniu było tej pracy nieco mniej. Wszystkie zeschłe kwiatostany, właśnie jeżówek, kupidynek, goździków, wszystko już pościnałam. Pójdzie to wszystko na kompost, normalnie suchy wiór, także nie było na co czekać. Teraz mi tutaj ładnie tak ptaszki śpiewały, towarzyszyły mi w pracy. I pokażę Wam jeszcze, co się u mnie w ogrodzie dzieje. I tutaj mamy taką kolejną rabatkę, która jest w cieniu teraz akurat. I kilka dni temu właśnie tutaj uparcie na niej pracowałam. Ścinałam przekwitłe kwiatostany hortensji ogrodowej, bo już nie chciałam, żeby mi tutaj śmieciła. Wygrabiałam troszkę mchu, bo u mnie mech właśnie na tej rabacie, co jest tutaj sporo cienia, zawsze wychodzi wczesną wiosną i zawsze go zagrabuję. Ścięłam także, jak widzicie, tutaj dalej są paprotki, właściwie były paprotki, zeschłe liście paprotek pościnałam również. Pograbiłam szyszki, bo tutaj są niedaleko świerki, więc po prostu one mi zawsze tutaj śmiecą. Nie wszystkie jeszcze pozbierałam, no ale część może sobie po prostu leżeć, nawet tutaj nie przeszkadza. W tych paprociach nawet ładnie się prezentują. A tutaj na tej rabacie wydaje się, że jest pusto, aczkolwiek już można zauważyć, że wychodzą powoli z ziemi żonkile w różnych miejscach. O, może tak będzie fajnie widać. Jest ich coraz więcej, wychodzi z ziemi, pomimo że tutaj jest, jak widzicie, zima zamarznięta, bo mamy po prostu cień tam, natomiast gdzie słońce się już pojawiło, no to wszystko odmarza i robi się błotko. Także też średnio fajnie. Chodźmy dalej, jeszcze Wam pokażę, gdzie co wychodzi jeszcze z ziemi. Tutaj mamy dalej jeszcze żonkile, bo to jest taka rabata właśnie żonkilowa. I zapraszam dalej. I mamy kolejną słoneczną rabatę, na której bardzo ładnie wychodzą z kolei tulipany. Zaraz Wam pokażę z bliska. Te drobne właśnie czerwone takie igiełki, które wychodzą sobie z ziemi, to są właśnie kiełkujące tulipanki. Jest ich tutaj cała rządka. Może tutaj pod słońce niezbyt tak widać dokładnie. I podeszłam sobie jeszcze do mojej magnolii, bo szczerze mówiąc jeszcze się nie przyglądałam, jak właśnie pąki kwiatowe, ale widzę, że takie te bazie malutkie, które potem zakwitną, pojawiły się, więc coś z niej chyba będzie. Ona była wsadzona w czerwcu ubiegłego roku, więc jest to dosyć spore drzewko, bo ponad 2 metry ma dobre, no ale dopiero wsadzone, więc ona musi się też tutaj dobrze przyjąć, zaklimatyzować. No i zobaczymy, czy w tym roku zakwitnie, ale wydaje mi się, że powinno trochę tych kwiatów się pojawić. Idziemy sobie tutaj dalej. I na końcu tej rabaty sadziłam tutaj późną już jesienią akanta. Ten akant z wariegacją o biało-zielonych liściach. Odkryłam go właśnie, bo on jest oczywiście szczelnie zakryty, bo to jest roślina bylina, która bardzo słabo zimuje w naszym klimacie. Dużo osób wykopuje ją po prostu. Jak widzimy, te liście starsze odpadły, zgniły chyba. Tak jak widzimy, mało co z nich zostało. Natomiast ten środek był dosyć ładnie wytrzymał. Jeżeli są właśnie takie słoneczne dni jak dziś, to ja się staram go od czasu do czasu, kiedy mogę, odkryć, aby po prostu zobaczył trochę słońca, zobaczył trochę światła, aby po prostu całkowicie ta roślina nie zgniła. Jeżeli mi się udają w ten sposób uratować, to będzie fajnie. A jeżeli całkiem, no to podejrzewam, że powinna odbić z korzenia. Zobaczymy, bo to pierwszy rok właśnie ten akant u mnie jest w ogrodzie, także zobaczymy właśnie, czy on przezimuje i czy on, w jakim stanie przede wszystkim on przezimuje. Jeszcze Wam pokażę
Gunnery, w jakim jest stanie, w jakim teraz o tej porze. Tak samo jak Acanta, jeżeli tylko jest taki naprawdę ciepły, fajny dzień, też staram się otwierać z tej budy. Jak widzicie, to taka buda styropianowa. Jeszcze dodatkowo agrowłókniną jest nakrywana, jak były większe mrozy. No i tak wygląda serducho Gunnery. Ona jest zakrywana, tutaj była wcześniej liśćmi, agrowłókniną białą tutaj, także powinna mieć raczej ciepło. Dodatkowa buda z styropianu ją też chroni. No troszkę powietrzymy, bo tutaj ma akurat teraz cień, słońce tutaj do niej nie zagląda. Także myślę, że jeszcze te 2 miesiące musi dać radę. No i musimy się będziemy się teraz trochę męczyć z nią, bo będę ciągle już bliżej właśnie marca odkrywać, potem zamykać, zanim będzie już coraz mniejsze właśnie ryzyko przymrozków. Tutaj jeszcze mi zimuje przykryta hibiskus bylinowy. Wcześniej też jeszcze Wam pokażę, może tutaj, nie wiem, czy się uda, bo tutaj jest cień, może nie będzie widać, też wychodzą tulipany. Tulipany, żonkile, tego w ogrodzie na pewno u Was także już coraz więcej się pojawia. Zwłaszcza te, które były wsadzone nieco wcześniej, to po prostu już na glebie widać, że wychodzą z ziemi. A tutaj mamy ten hibiskus wspomniany wcześniej. O, może Wam tak odkryję. On jest jeszcze zakopczykowany ziemią. Tutaj zrzucone gałązki gliwia. I z tą roślinką jeszcze nic nie robię. Co najwyżej mogę tutaj teraz przy Was odgrzebać. O, i zobaczyć, czy to żywe jest. Ale wydaje się, że tak. Także nic z tym nie robię, nie odkrywam jej, nawet do niej nie sprawdzam, tylko jest po prostu zakopczykowana. Liczę, że ona po prostu odbije od korzenia, od tego patyka, który tam nie jest całkowicie zamarznięty. No bo ten u góry to, jak widzicie, suchy lec już jest. Z ziemi wychodzą mi także krokusy. Na razie jeszcze ich jest bardzo mało, dopiero się zaczynają pojawiać. No ale dobry znak, że po prostu coś wychodzi. To są akurat te krokusy, które sadziłam jesienią. Tutaj akurat ziemia zmarznięta, więc może dlatego u mnie to pewnie jest też opóźnione. Mamy tutaj sporo żywotników sosen i po prostu one dają cieni, dlatego jak ziemia zamarznięta, nie ma słoneczka, to te roślinki wychodzą troszkę z ziemi później, no ale one też zdążą. I tutaj jeszcze Wam pokażę na koniec krzew leszczyny, który też bardzo fajnie wygląda i właśnie pod tą leszczyną, pod tą sosną wsadzone są cebulki krokusów. Jest ich sporo, ale póki co wychodzi dopiero niewiele. Także to przedwiośnie u mnie dopiero zaczyna się pojawiać. Pewnie u niektórych osób jest znacznie więcej już kwiatów, im być może kwitnących nawet, bo przecież już ranniki kwitną i tak dalej. U mnie jeszcze tutaj widzicie szron, a tu mam akurat, Wam pokazuję teraz stokrotki, które już bidulki puściły kwiatki, aczkolwiek no mróz w nocy zrobił swoje i po prostu są przepruszone szronem. No ale nic im się nie dzieje. Jeżeli będzie cieplej, no to one po prostu się rozkwitną, te stokrotki. Dobrze, trzymajcie się moi drodzy ciepło. Dziękuję za ten film. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!